Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Kubaron. A to jest drugi poradnik i w tym poradniku chciałbym wam pokazać przedmioty użyteczne lub stacje do craftingu, jak to woli. Czyli takie o rzeczy, które pozwalą nam craftować więcej rzeczy. Zacznijmy od samego początku. Workbench, czyli podstawowy... No, podstawowa stacja craftingu. Craftuje się to za pomocą drewna, bodajże 10. Jak znajdę drewno, to wam pokażę. Niestety się nie przygotowałam, bo dopiero terrarię włączyłem. Miałam ochotę nagrać, bo tak, no jakoś tak, nie chciało mi się kręcić let's playa. Ale kit z tym drewna nie mam raczej. Dobra, nieważne. Kresuje się za pomocą kilku kawałków drzewa. Tutaj normalnie w ręku. Tak, o, w tym bez żadnego craftingu, ponieważ to jest pierwsza rzecz, jaką trzeba koniecznie zrobić, żeby móc grać, bo ponieważ... O, mam drzewo, dobra. I można to stworzyć za pomocą 10 kawałków drzewa w ręce, normalnie. No tak, o, klikacie escape i tutaj macie. Dobrze, kolejną rzeczą jest piecyk. Piecyk jest drugi do zrobienia. No go tu na dole. Piecyk się robi z 20 kawałków stone'a. 20 kawałków stone'a, bodajże 3 pochodni i 10 drzewa. Służy on do przytapiania różnych rzeczy, na przykład orów, tak jak to przed chwilą zrobiłem. Copper ore na copper bary itp. itd. Dobrze, dalej. Następny jest do zrobienia, to jest kowadło. Kowadło pozwala nam z tych sztabek, które upiekliśmy w piecyku, zrobić ogólnie wszystkie te... No, bronie. No, właśnie bronie. Można zrobić drewniane bronie w workbenchu. Kolejną rzeczą, jaką warto się zapewnić, jest słomil. Słomil to taka crazega. Robi się to za pomocą jednego chaina, nie pamiętam jak się to, 3 sztabek żelaza w kowadle. Trochę drewna, bodajże 20. Nie pamiętam do końca receptury craftingu tego. I tutaj można sobie tworzyć inne przedmioty, jak na przykład loom, manekiny, bench, komodę, luma, kega, którego nie mam i zrobię, bo on będzie przydatny nam. A i nie zauważyłem, z czego go się robi. Luma, bookscase'a, ogólnie wszystkiego, co się przyda nam z drewna. Kolejną rzeczą jest keg, robi się to z 20 kawałków drewna. I jeżeli się ma kubek, to przy kegu można zrobić sobie napój, który nie mam pojęcia na kit, do czego służy, naprawdę. Kolejną rzeczą jest loom. Loom był gdzieś tutaj i robi się go przy słomilu. I loom z 12 kawałków drzewa. A z 14 się robi kega, jak coś. O, hasarivet. Przy nim można zrobić sobie z kołebów silki. Nie pokażę tego, bo nie mam kołebów. Przepraszam. Kolejną rzeczą jest stacja alchemicza. Czyli po prostu butelka położona na craftingu. Pozwoli to nam na robienie mikstur. Jak zrobić mikstury, to po prostu butelkę z wodą trzeba dać najlepiej do guide'a i zobaczycie wtedy. Kolejną rzeczą trochę dziwną, ponieważ tego nie craftujemy, jest woda. W wodzie możemy napełnić water bottle i będziemy mieli butelkę z wodą, która będzie nam regenerować 20 życia i z nich się będzie robić miksturkę. Kolejną rzeczą, jaką opiszę, będzie Tinkerer's Workshop, czyli miejsce do łączenia miejsce do łączenia akcesoriów. Na przykład z Hermes bootsów i Rocket bootsów można zrobić Spectet bootsy. Które dają nam taki... Zaraz pokażę, bo ja mam skrzydła. One mi dają... I one też dają dłuższe latanie dla skrzydeł. Więc warto. I one o taki coś robią. To takie Rocket bootsy z Hermes bootsami połączone, więc też szybko biegam. I mam ten. I mam to, o, więc... Tak jest. Dobrze. Kolejną rzeczą jest Hell Forge. Nie mam go, to jest taki czerwony piecyk, który pozwala nam przetopić Hellstone Ore i Hellstone Ore, 3 Hellstone Ore albo 4 z obsydianem i powstaje nam Hellstone Bar. Nie można go skraftować z tego co wiem,
znajduje się go w Underworldzie i on po prostu trzeba go rozwalić bodajże Nightmare Hammerem. Dobrze, zacznijmy dalej. Myślę, że z tych podstawowych rzeczy to jak to chyba będzie tyle. A nie, nie, jeszcze nie, jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna ważna rzecz, której nie mam. Oj, mały fail. Dobra, to trudno. Jak nie mam, to trudno, to jak... Mam nadzieję, że mam książki przynajmniej. A ty od ciebie mogę kupić? Książki? Nie, tylko te, o. To jest po prostu szafka na książki. Jak mam książki, to wam to skraftuję. A jak nie mam, to tylko piszę. Mam 7 książek, ale to nie starczy. Chyba, że mam gdzieś na dole książki. To by było fajne. Dobra. Wybaczcie, jakaś choroba mnie łapie. teraz popatrzę, czy są tu jakieś książki. Boże, dawno strasznie nie grałam na tym świecie. Nie mam pojęcia, co gdzie jest. Nie. To jest książka już zaklęta przeze mnie. Jeszcze 2 książki. Kurczę, 9, a chyba 10 jest potrzebne. No, 10. 10 książek i tam chyba trochę drewna jest potrzebne, żeby sobie wycraftować bookcase. Niestety nie mam tej jednej książki, mi zabrakło. I ten bookcase craftujemy przy słomilu. Stawiamy go i przy tym bookcase'ie możemy robić zaczerwone książki. Kupujemy taką książkę, idziemy do guide'a i możemy zobaczyć, co możemy, jakie książki zaklęte wycraftować. Tak wygląda taka jedna książka zaklęta, Crystal Storm. I tak właśnie te książki działają. Dobrze, kolejną rzeczą już przechodzimy do rzeczy hard mode'owych. A są to 2 rzeczy. A nie, jeszcze Demon Altar. Demon Altar odpiszę na koniec, bo będę musiał chodzić. Tak, po pierwsze metrylowe kowadło. Kraftujemy to z 10 albo 20 sztabek metrylu przy zwykłym kowadle albo przy craftingu. Nie, przy zwykłym kowadle. I wygląda ono tak, pozwala ono tworzyć rzeczy z metrilu i adamantytu. I ostatnią już rzeczą, znaczy przedostatnią, jest właśnie o ten, o tutaj, adamantit forge, który pozwala nam przetapić wszystko i adamantit bary. Więc taki to jest taki mega piecyk. Kraftuje się go z 30 adamantit ore, ponieważ nie da się wtedy bez tego piecyka zrobić barów. I jednego Hellforge'a, więc trzeba mieć wtedy Hellforge'a. Właśnie nie miałam Hellforge'a, ale... No, teraz już go nie mam. Dobrze, to ja się udaję na poszukiwania Demon Altara i za chwilkę do was wracam. Dobrze, znalazłem te oto Demon Altary, tak one wyglądają. Można je zniszczyć za pomocą Handraxa lub PWN Hammera. Wtedy się tworzą na świecie jakieś rudy. Tworzą się jedne z 3 rud: kopalt, metyl, adamantyt, ale o nich później. Z nim można stworzyć takie rzeczy jak na przykład Night Edge albo przywołaczki różnych bossów. Jak na przykład na początek Eye of Cthulhu na przykład, nie wiem, jakieś tam rzeczy, nie pamiętam nawet jakie, już zapomniałam. Także jak Demon Altara nie można mieć na swoim świecie, można go tylko zniszczyć, żeby otrzymać jedno z tych 3 rud. I mam nadzieję, że wam się poradnik podobał. Ponieważ jeżeli o czymś zapomniałam, no to przepraszam. Naprawdę nie wiem, bo nawet z wiki nie korzystam. Chciałem, ale nie mogłem znaleźć nigdzie tych rzeczy. Ja rozwalam to, widzicie, się tworzy kopalt. I żegnam się z wami. Jeszcze wrócę szybko na chatę sobie. No to siemanka! No to tak, siemanka!